oficjalnie otwarta została ulica Wyszyńskiego. Modernizacja tej ulicy to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w mieście. Remontu tej drogi domagał się każdy gorzowianin. Tutaj ta ulica kojarzy mi się z dziurami, z tym, że była wybudowana w kształcie odwróconego U. Mało tego, na tej ulicy były wreszcie kałuże i tak naprawdę mieszkańcy Gorzowa z tej ulicy nie chcieli już korzystać, bo ona była nieprzejezdna. Powstały dwa ronda z ulicy Descartes'a i ulicy Górczyńskiej. Wybudowano ponad 3000 m2 chodników i ścieżek rowerowych. W ramach przebudowy ulicy Wyszyńskiego zrobiono duży kawał roboty, czyli przebudowano odcinek od granicy miasta z gminą Kłodawa do skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza. I w ramach tej przebudowy również wykonano brakujący drugi odcinek, czy drugą nitkę ulicy Górczyńskiej. Oprócz przebudowy tych ulic wykonano szereg robót związanych z infrastrukturą, czyli przebudowano całe oświetlenie ulicy Wyszyńskiego. W tej chwili to oświetlenie stanowi własność miasta, a nie jak do tej pory było Enei. Wykonano separatory do podczyszczania wód deszczowych, wód opadowych. Podczas otwarcia prezydent miasta nie ukrywał swojego niedosytu związanego z tą inwestycją. W ramach rozmów z wielkimi sieciami handlowymi przed kilkoma laty, o czym publicznie wielokrotnie mówiłem, sieć Carrefour zaproponowała miastu kupno nieruchomości, która jest tutaj przy tej właśnie ulicy przedjazdowej do Wyszyńskiego. Zarobilibyśmy kilka milionów złotych. Mało tego, Carrefour również złożył takie zobowiązanie, że jedną, drugą z kosztów budowy tego łącznika od ulicy Wyszyńskiego, która prowadziłaby do Carrefoura, również pokryje Carrefour, ale państwo radni się na to nie zgodzili. Miasto musiało pokryć wszystkie wydatki, w związku z tym kilka milionów straciliśmy i nie mamy alternatywnej sieci sklepów w mieście. Wartość całej inwestycji to ponad 25,5 miliona złotych. 70% środków pochodziło z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja została doceniona przez Zarząd Województwa Lubuskiego, który nagrodził ją tytułem Eurolidera 2010.